Przystanku wsiadałem do busa do Wałbrzycha wówczas.
Chociaż kurczę, to chyba była jakaś drewniana wiatka wtedy. Ten przystanek jest chyba nowy. Wychodzę z Sokołowska i już się kieruję dalej hen szlakiem. O proszę, nawet autobus akurat jedzie do Wałbrzycha, ale ja nim się nie interesuję. Wtedy się interesowałem i czekałem chyba z godzinę. Ale teraz moim celem jest Lesista Wielka, czyli kolejna góra już niedługo z dość ostrym podchodzeniem. Ruszam, jest 22 czerwca, godzina 7:10, wystartowałem z Sokołowska. Dzisiaj do przejścia 25 km i osiągnięcie Lubawki. Opuściłem Sokołowsko i już idę z powrotem w góry, można powiedzieć. Teraz takie dojście, jakąś tam krajówkę będę przecinał. Wczoraj dzień przerwy, bardzo sympatyczny pobyt w Leśnym Źródle w Sokołowsku. Restauracja na miejscu, tak więc mogłem sobie tak wyspać się, zjeść śniadanko, posiedzieć i nic nie robić. Znaczy w zasadzie trochę robiłem, bo nadrabiałem zaległe galerie z poprzednich etapów. Wizyta w sklepie, potem właśnie do tej knajpy sobie poszedłem, jakieś piwko, placek po węgiersku, no i tak mi dzień zleciał. Dość wcześnie poszedłem spać, bo po 9:00. Chciałem dzisiaj wcześniej zacząć, to znaczy gdzieś koło 6:00. Ale standardowo nie dało rady, więc zacząłem o 7:00. Ale krótki etap, więc krótki, stosunkowo krótki, 25 km. Więc to opóźnienie jakoś tam wybitnie nie wpłynęło, ani nie wpłynie na jutrzejszy początek, bo niestety w zeszłym tygodniu miałem tak, że każde nieco późniejsze wstanie skutkowało tym, że następny dzień po prostu musiałem rozpocząć później, żeby trzymać się tej zasady 12 godzin. No i przez to, kurczę, zaczynałem jakieś etapy na przykład o 8:00 rano, no. Co jest zupełnie nieporozumieniem. To jest za późno, jeżeli się ma do przejścia na przykład 32 km, powiedzmy. To jest zdecydowanie za późno. Ten tydzień taki nie powinien być, ponieważ etapy są już trochę krótsze i łagodniejsze. To znaczy dzisiaj 25 km, jutro długi 32, ale potem dwa etapy z rzędu, które będą miały 20 km. Więc takie lightowe, bym powiedział, jeżeli chodzi o dystans. A podejścia mnie jakoś tam bardzo nie przerażają, więc najważniejszy ten dystans. No i ostatni etap ze Szerenicy do Świeradowa będzie miał 31,5. No, ale na razie nie myślę o tym ostatnim, bo na razie trzeba się skupić na tym, co jest teraz, co jest dzisiaj, czyli po prostu na dojściu do Lubawki. Tak przyszło na tę górę wchodzić po tym zboczu, które tu jest widoczne. Kurczę, to jest praktycznie prawie pionowa ściana. Dałoby się wejść, wiadomo. Ale ciekawe, ile czasu by to zajęło. To jest praktycznie wspinaczka. Tymczasem
dochodzę do drogi krajowej numer 35, Golińsk i granica po lewej, Wałbrzych po prawej. Ja za chwilkę odbijam w lewo i już powoli niedługo będę zaczynał podejście. Kurczę, mieszkać w takim domku praktycznie dosłownie tuż pod tym stromym zboczem, no to oni się muszą zmagać z lawinami, na przykład zimą. Przecież ten śnieg stamtąd musi się zsuwać do nich prosto. Już to jest jakaś masakra, to jest tak strome. Nie ma dobrego dnia bez spotkania kota. Taki kotulek. No, cześć kotku. Podchodzimy. Stromy teraz. Też na 700 metrach. Ze 180 metrów w górę. Czyli nie aż tak może jak na Bukowcu, ale nie aż tak bardzo inaczej. Kiki w ruch. No podchodzę. Przed chwilą miałem pana, który z góry zbiegał, schodził. Idę rzeką na wysokie trawska, któremu smoczyły całe spodnie. Ale mam dobre spodnie, więc nie powinno być źle. Nie to co na GSB. I tak jakbym szedł w tym dresie, to też bym go zaraz miał cały mokry. Podejście na Lysis to jest masakrujące. Teraz taki zakręt. Powinno już być łagodniej, ale teraz po prostu to było straszne. Drugą. Nie, nie, ja idę tam. Drugą. No, tak jak teraz, to już może być. Ale masakrą dla łydek było to podejście. Nie sądziłem, że będzie aż tak trudne dla łydek. No kurczę. Jedno z najtrudniejszych podejść na tym głównym szlaku sudeckim. I to w tym właśnie tutaj rejonie to wszystko się dzieje. Gursowych i tutaj teraz. Nawet jakbym miał tak przyrównać przypadkiem do Czarnej Góry, to nie byłbym pewien, czy tutaj nie było gorzej. Na pewno było gorzej z tą stromizną. No, ale to już poszło. Dzisiaj już takich stromizn nie powinno być, choć tam będą te tam góra Żuty, ale chyba nie aż tak ostro. Za chwilę dochodzę do wierzchołka Lesistej Wielkiej. Króciutki odpoczynek, napić się, bo teraz jak się wypłaszczyło, no to nogi po prostu odpoczywają samoistnie. No i ruszam już dalej, gdzieś tam w kierunku Krzeszowa. Taki beskidzki klimacik się zrobił tutaj pod koniec przy samym wierzchołku. Jakiś dym tam widzę. Ktoś jakieś ognisko pali, czy punkt gastronomiczny na tym biegu, który tutaj jest. No, ale mówię, tak beskidzko trochę.
No i już schodzę z lesistej. Chciałem tam sobie postój zrobić, ale wiatka była zajęta, bo bieg jakiś się odbywa, jakaś sudecka żyleta, czy setka sudecka, czy jak to tam się nazywa. No i po prostu tam był punkt odpoczynkowy, gastronomiczny i tak dalej. Tak więc poszedłem dalej. Gdzieś sobie przystanę na chwilę, czy usiądę, jak coś będzie. Może w grzędach dopiero. Ogólnie po tej sześciodniówce drugiej, która była po prostu katorżnicza dla mnie, no to nawet całkiem nieźle się czułem. Zarówno wieczorem przedwczoraj, jak skończyłem w Sokołowsku, jak i wczoraj cały dzień. Naprawdę tak bez jakiegoś bólu większego, ogólnie super. Teraz za to, zwłaszcza po tej lesistej, jak wszedłem, no to nóżki trochę znowu dają znać o sobie, ale już bym tego tak nie przełożył tylko i wyłącznie na te wszystkie kilometry zrobione, choć to też, ale to w połączeniu po prostu z tą lesistą wielką gdzieś uruchomiło te nogi, które przez ten jeden dzień, no wiadomo, odpoczęły, więc trochę przestały być rozruszane. To już nie było 12 godzin przerwy, tylko około 36, więc one trochę bardziej wystygły, schłodziły się. No a teraz znowu je trzeba po prostu wrzucić w tę maszynkę do łażenia. Ogólnie w Sokołowsku miałem 314 km głównego szlaku sudeckiego, czyli na te 5 dni zostało mi 130. Tak jak mówiłem, rozkłada się to, że są 3 etapy dość lightowe, no ale 2 będą trudne, w tym ten ostatni ze Szernicy do Świeradowa Zdroju. Na razie schodzę do Grzęd Górnych, tam zrobię sobie pierwszy taki odpoczynek z pół godzinki, potem następny planuję w Krzeszowie, może coś tam zjem, no i już będę dochodził do Lubawki, gdzie mam rezerwację. Natomiast ciekaw jestem, będę musiał jeszcze pomyśleć, co z rezerwacją dnia jutrzejszego, ponieważ dochodzę do Mysłakowic i w Mysłakowicach miałem coś zarezerwowanego, ale tam z bookingiem, z płatnością jest coś takiego, że przelałem na kartę kredytową kasę, a i tak mi nie pobrał i anulował rezerwację i tego już nie było. Potem sobie zarezerwowałem przez to nie w Mysłakowicach, tylko w Jeleniej Górze jakąś przyczepę kempingową. No ale to skutkuje tym, że na ten moment mam tę rezerwację i musiałbym tam dojechać po prostu do tej Jeleniej Góry kawałek, co mi się tak średnio uśmiecha. No więc kombinuję, no muszę pomyśleć jeszcze, co z tymi Mysłakowicami zrobić, bo jednak wolałbym mieć przy szlaku nocleg, a nie gdzieś się jeszcze telepać nie wiadomo gdzie. Widzę tego ptaszka, który śpiewa. O, to Chełmiec. Też góra z Korony Gór Polski, na której byłem na tej łączonej wycieczce z Waligórą. O, całkiem przyjemna wycieczka była.
kolejny punkt sudeckich wyścigów. Taka wiatka z przystankiem, po prostu teraz na odpoczynek, to jest jak marzenie. Kurczę, elegancka. Wchodzę. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Chłodno dzisiaj się zrobiło. Teraz taki wiatr podwiewa i naprawdę jest tak chłodnawo lekko. Nawet jeżeli by się to miało utrzymać, to rozważam założenie kurtki, no. O, no faktycznie, kurczę. Taki dość mocny ten wiatr i on, mówię, nie jest ciepły. To dobra odmiana po tych wszystkich poprzednich dniach, ale to nie oznacza, że jak długo jest tak zimno, to można sobie chodzić w krótkim i tak się cieszyć. Tak więc kurtka może pójść w ruch. Czy wy też słyszycie szczekanie psa? Coś słyszałem, ale nic nie widziałem. Prawie jak wyspa wielkanocna. Tutaj wersja grzędy. Sezon na gubienie czapek uznaję za otwarty. W Sokołowsku najwidoczniej zostawiłem, bo nie mam po prostu ze sobą. No a mimo że właśnie tak jak mówiłem, że jest dość chłodno, to jak się wejdzie na takie pole, no to wtedy zaczyna prawić mocno. Idę ku górze Dziuty, później schodzę do Krzeszowa, 6 km mam tylko. Głodny już jestem. Na przystanku zjadę sobie batonika albo do zamówienia. W Krzeszowie jakiś obiadek na pewno. Wiecie, żyję w Sudetach. Wszystko jasne. Tylko jeszcze nikt go nie widział, ale gdzieś tu grasuje. Pod górę Świętej Dziuty. Świętej Dziuty. Pod górę Dziuty, oczywiście. Jeżeli ktoś zna Świętą Dziutę, to niech pisze śmiało. Góra Świętej Anny jest później, to dlatego mi się tak pomieszało. Okolice góry. Znaczy góra Dziuty. Nie okolice, okolice Wierzchołka. Sam wierzchołek tam jest gdzieś kawałek chyba wyżej, ale nie idę. Podejście krótkie, acz bardzo treściwe, nie powiem. No, teraz już bardziej płasko i w dół. Jeszcze Góra Świętej Anny przede mną i Krzeszów. Oto Góra Świętej Anny, na którą wszedłem. Otwarty teren. Patelnia standardowo. Po raz pierwszy podczas całej wędrówki, kurczę, zaczął mi ciążyć plecak. Przed chwilą po prostu po raz pierwszy poczułem jego ciężar. Mimo że nie mam tam nic więcej niż zazwyczaj. To dowód tylko na to, że nie tylko nogi, ale i barki i plecy też są używane. Chociaż nie jest to tak odczuwalne.
Góra Świętej Anny. Kapliczka, kościół na Górze Świętej Anny. Ale się Krzeszów odsłonił z karkonoszami i Śnieżką w tle. Jacie, piękny widok. Zamknięte, ale można do środka zajrzeć. Chełmiec zaliczany jako najwyższy szczyt w koronie gór Polski, gór Wałbrzyskich, chociaż wyższa jest Borowa. No i dochodzę do Krzeszowa i zaraz na poszukiwanie pierożków. Miałem taki okres podczas tego GSS, że no, nadużywałem tych pierogów, szczerze mówiąc, i już w pewnym momencie mi one trochę zbrzydły, że tak powiem, a już szczytem było, jak zamówiłem sobie rosół i pierogi w dusznikach. Po czym okazało się, że w tym rosole są też uszka z mięsem, a ja zamówiłem pierogi z mięsem i do tego jeszcze taki barszcz czysty. Czyli de facto zjadłem dwie prawie takie same potrawy wtedy. No i tak jakoś mi te pierogi trochę odeszły, ale teraz mam na nie bardzo dużą ochotę z mięsem. Ciekawe, czy będą. Parę tam knajp widziałem na mapie, że jest, więc zaraz się o tym przekonam. Pomnik świętego Jana Nepomucena. Nad taką rzeczką.
Rzeszów. Coś tam pojadłem, ziemniaczka sobie zjadłem takiego pieczonego z twarożkiem, z jakąś sałatką, ale okazało się, że proporcjonalnie do tego ziemniaczka do sałatki to tam było stosunkowo niedużo. Proporcjonalnie stosunkowo. No ale wystarczyło, żeby tak ten pierwszy głód zaspokoić i tak przecież później coś jeszcze będę musiał zjeść. No i kieruję się teraz z 1,5 kilometra czy 2 nawet asfaltem do Betlejem. Potem przejście lasem bez jakichś tam większych wzniesień, z jednym drobnym. No i żeby później znowu zejść na asfalt i dojść do Lubawki. 10 km do końca tego etapu. Godzina 14:20. Chciałem o 14:00 wyjść, ale wszystko się przesunęło poprzez tę wizytę w Bazylice, więc stąd to opóźnienie wcale nie tak duże, jak czasami mi się zdarza na przykład z godzinę stracić na czymś. Znaczy nie uważam, że to by była utrata, no, to odwiedzenie tej bazyliki. No, w każdym razie myślę, że koło 5:00 powinienem dojść do Lubawki. Gościnie z Betlejem. Nagrywam mało, bo jakiś spadek energii mnie złapał. To już jak doszedłem do Krzeszowa, ten odpoczynek, teraz ruszenie z miejsca znowu. Dobrze, że tylko 7 km jeszcze do końca. No bo tak jak mówię, energetycznie słabiutko na ten moment. Siły dochodzenia są, natomiast właśnie nie ma takiej energii mentalnej zbyt dużej. I w sumie to najchętniej to bym się położył spać teraz. Coś ta noc nie do końca była dla mnie kompletna, mimo że poszedłem wczoraj wcześniej spać. No a teraz będę chciał troszeczkę wcześniej te etapy pozaczynać, no ale nie wiem, czy mi się uda, bo pewnie znowu będę przestawiał budzik jak zwykle. No ale na przykład jakby się dało jutro wyruszyć o godzinie 5:00 albo 5:30 na ten długi 32,5-kilometrowy etap do Mysłakowic, no to by było dobrze, bo nie wyobrażam sobie absolutnie wyruszyć o 8:00. Nie za fajnie by było wyruszyć o 7:00. Natomiast no tak myślę sobie najpóźniej 6:00, najpóźniej, żeby był start, bo też nie mam naprawdę zamiaru kończyć po ćmoku, no nie po ćmoku, bo jest czerwiec i dokładnie było najdłuższy dzień dopiero co wczoraj, ale nie chcę kończyć znowu o godzinie, kurczę, 19:30 czy 20:00, bo po pierwsze następnego dnia muszę później zacząć, no a po drugie po prostu chcę mieć coś z tego dnia jeszcze, no i odpoczynek, a kończenie o 20:00, no to powoduje, że co, no zjeść coś, wykąpać się i kurczę spać trzeba iść. Tak więc no będzie potrzebna jutro rano mobilizacja do wstania. To z tamtą wieżą. Jeszcze to przybliżę. Jak sama nazwa wskazuje, jest to trójgarb. No ma trzy garby. Tak jak w Katowicach są trzy garby. 5 km do Lubawki. Przed chwilą było takie ostre podejście pod Czarnogórę. No też, kurczę, znów odsłonięty teren. Jakieś krzaczory po lewej i prawej, ale na górze po prostu niebo. I momentalnie po prostu człowiek mokry cały jest. W lesie jest fajnie, kurczę, przyjemnie tak. Jest wiaterek, chłodniutko tam czasami. Ale na tym otwartym terenie to jest po prostu jakby człowiek w piekarniku był. Jeszcze jakby nie daj Boże trzeba było akurat, bo na przykład deszcz by padał, założyć pelerynę, czy jeszcze nie daj Boże kurtkę, to po prostu no normalnie pieczony kurczak by wyszedł jak nic. Był Krzeszów na tle Śnieżki, to teraz w drugą stronę Krzeszów,
na tle Chełmca, czyli góry wznoszącej się bezpośrednio nad Wałbrzychem. Kurde, nie wiem. No jest znaczek, kurczę, ale nie zauważyłem go, no bo jak mam go zauważyć? No, przyszedłem stamtąd. Cofnę się trochę, żeby to pokazać. Tu naprawdę trzeba uważać. Jest taka droga już od długiego czasu i tu na takim drzewku, które tak jest trochę zasłonięte, jest pokazane, że jest zakręt i że trzeba skręcić w taką ścieżkę. Ja polazłem prosto i polazłem gdzieś z pół kilometra. Zorientowałem się, że znaków nie ma, więc sprawdziłem. O kurczę. Na takim cieniutkim drzewku jest wskazówka, ale naprawdę, kurczę, ciężko ją zauważyć. To jest miejsce już niedaleko zejścia do Lubawki. Uważajcie, żeby po prostu nie iść prosto. Jakiś tajemniczy ogród, kurczę. Taki tunel, bo wąwóz taki po lewej wzgórze, po prawej wzgórze, z tyłu, tak. Z przodu tak. Klimacik jest. Dwie górki to miejska górka. Po lewej i Lipowiec po prawej. No i dochodzę do zabudowań Lubawki. Jeszcze 2 km mnie czekają. Tak w sumie będę szedł wzdłuż torów, potem minę te tory, a potem będę się wracał drugą stroną tych torów. Tak ten szlak jest pomyślany dziwnie. Widocznie tam tylko jest przejście. No i będę się meldował. Czyli koło 5 uda się. No jakbym tam nie pobłądził, to bym jeszcze był szybciej. Bym był, kurczę, za 15 piąta na miejscu. No ale piąta to i tak, powiedzmy, jest w porównaniu do wszystkich poprzednich dni bardzo dobrze. O Jezu, no naprawdę dobrze. Przecież ostatni raz tak wcześniej byłem w Dusznikach o 16:50. Potem co? Szczeliniec 19. Słupiec 19:30. Zygmuntówka 18:50. Sokołowsko 19:40. No ludzie, to są tak fatalne pory, że po prostu ja aż się sobie dziwię, nie? Że na to pozwoliłem. Więc teraz godzina 17. No i fantastycznie, bo jest dużo, dużo czasu. Odpoczynek, odnowa, prysznic, piwko, jedzenie. A o 21:00 jeszcze sobie obejrzę Polska, Hiszpania, młodzieżówek, bo na tym Euro, kurczę, no akurat w tych miejscach, w których byłem i na zmęczeniu po prostu nie oglądałem tych dwóch pierwszych meczów, czego żałuję, z Belgią i z Włochami, zwłaszcza tego zwycięskiego z gospodarzami Mistrzostwa Europy. No to zobaczę sobie z Hiszpanią. Remis wystarcza do awansu do półfinału. W niektórych konfiguracjach również porażka. No, ale może być tak, że jak przegramy, to z 6 punktami nie wyjdziemy z grupy. No, ale to takie dywagacje. Oglądając to po paru miesiącach, wszyscy już wiemy, jak to było w tym meczu i w całej bytności Polaków na tych Mistrzostwach Europy. Tak więc schodzę do Lubawki. W zasadzie to nawet bym powiedział, wchodzę do Lubawki. No. Idę już wzdłuż właśnie tych torów. Za chwilę będzie zakręt w prawo i szybki znowu w prawo, powrót. I tam będę miał jeszcze kilkaset metrów odbicia do miejscówki swojej, zajazdu Magrani. 1,5 km do końca. Tak więc czas najwyższy. Tym bardziej, że mnie, kurczę, zaczęło teraz tak mocno w łydce ciągnąć z kilometr temu, ale na szczęście okresowo boli, a okresowo przestaje.
Więc po prostu najprawdopodobniej odpoczynek jest potrzebny. Tu jest taka dzielnica willowa. No, a ja zaraz melduję się na kwaterze. Przejazd kolejowy w Lubawce. Ostrożnie, o kurde, ostrożnie. Szlabanów nie ma. To tym bardziej trzeba uważać. Przejazd niestrzeżony, niezablokowany. No i wchodzę na drogę krajową numer 5. Hradec Kralowe. W lewo granica. Niedługo tu jest. I droga do Wrocławia dalej. Kończę dzisiejszy etap. Jestem w Lubawce. Teraz tylko kilkaset metrów muszę tam pójść, żeby swój nocleg znaleźć. Po drodze zakupy. Jest Dino po drodze, więc nie będzie z tym problemu. Zakupy na jutro. Tym bardziej, że jutro oczywiście znowu niedziela. No i będzie problem z kupowaniem po drodze, więc muszę się jakoś zabezpieczyć na te 32 km. No, ta trasa mnie zmęczyła dzisiaj, ale to przez to, że kurczę, te pojedyncze trzy etapy, zwłaszcza ten ostatni 10 km, praktycznie zrobiłem bez przerwy, no. Były przerwy tam w Krzeszowie i w Grzędach wcześniej. Tak więc, no idę się meldować, jutro bardzo trudny etap do Mysłakowic, więc no trzeba się odpowiednio przygotować i zregenerować. Do zobaczenia w następnym odcinku.